Drodzy, powiedziałem, że na synodzie zostałem poruszony co najmniej dwoma kazaniami, właściwie wszystkim tym, co głosił, co było ogłoszone, ale w szczególny sposób chcę jakby odnieść się do słowa, które jest zapisane w pierwszym liście Jana i będę czytał z dwóch fragmentów, dwa fragmenty z tego pierwszego listu Jana. W jakimś sensie koresponduje, to tak zaplanowałem, że dzisiaj będę na ten temat mówił, nie wiedząc oczywiście o tym, co będzie się działo obecnie na świecie. Czytamy tak, w pierwszym liście Jana, drugi rozdział, od wiersza 18 do 20 i później wiersz 27 i 29. Dzieci, ostatnia to już godzina, a słyszeliście, że ma przyjść Antychryst. Lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało, stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina. Wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami. Lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas. A wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. Ale to namaszczenie, wiersz 27, które od niego otrzymaliście, pozostaje w was. I nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył. Lecz jak namaszczenie go poucza was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, jak was nauczyło, tak w nim trwajcie. A teraz, dzieci, trwajcie w nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu jego. Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, z niego się narodził. Drodzy, chcę dzisiaj mówić o tym, o czym pisze tutaj apostoł Jan, o czymś, co jest dane tym, którzy narodzili się z Ducha Bożego, o namaszczeniu. Ale zanim o tym będę mówił, apostoł Jan wyraźnie wskazuje w tym kontekście namaszczenia, wyraźnie wskazuje na czas ostatecznie. Mówi tutaj, ostatnia godzina już nadeszła. I kiedy mówi o tej ostatniej godzinie, on ją charakteryzuje. Czym ta ostatnia godzina się będzie charakteryzować? I zwróćcie, drodzy, uwagę, że kiedy Jezus mówi o czasach ostatecznych w Ewangelii, między innymi w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale, Jezus zwraca uwagę na bardzo podobne rzeczy. Jan mówi tak, kiedy przyjdzie ta ostatnia godzina, to zwróćcie uwagę, że pojawi się coś takiego jak zwiedzenie. Zwiedzenie. I mówi tutaj wyraźnie, Jan nazywa to zwiedzenie będzie dotyczyć osoby Jezusa Chrystusa. Pojawi się ktoś, kto będzie, słowo antychryst znaczy w miejsce Chrystusa. Ktoś, kto będzie próbował się przedstawić ludziom, ludzkości jako Chrystus, ale będzie w miejsce, on nie jest tym prawdziwym Mesjaszem, tym prawdziwym namaszczonym, tym prawdziwym Chrystusem. A więc Jan mówi o tym i Jezus też w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale bodajże trzykrotnie zaczyna od tego i kontynuuje później, mówiąc o zwiedzeniu. Mówi o tym, że uważajcie, baczcie, aby was ktoś nie zwiódł. Inne tłumaczenia podają, to jest wiersz 4, 24 rozdziału, aby was ktoś nie wprowadził w błąd. I Jezus mówi, na czym, w jakim kierunku pójdzie to zwiedzenie. I wtedy też Pan Jezus mówi o wielu, wielu rzeczach, które będą poprzedzać Jego powtórne przyjście. I On tam mówi o wojnach. Powstanie naród przeciwko narodowi, będą wojny. Jakby na naszych oczach jakby jest to coraz więcej tego się dzieje. Za granicą mamy wojnę, prawda? I teraz znowu w Izraelu zaczęła się wojna, jakby kolejna wojna o byt państwa Izrael zaatakowani ze strony Palestyny. Jezus mówi, przyjdą wojny, naród będzie powstawał przeciwko narodowi, ale mówi, to jest dopiero początek boleści. To jest taki wstęp. Pojawią się kataklizmy, trzęsienia ziemi. Zobaczcie, wystarczy jedna erupcja wulkanu. Jak był pogrzeb prezydenta Lecha
Kaczyńskiego, pamiętacie, była erupcja wulkanu na Islandii, która uniemożliwiła przylot przywódców państw, którzy mieli być na tym pogrzebie. Jeden wulkan, jeden wybuch potrafi po prostu wprowadzić takie zamieszanie na całym świecie. Jezus mówi, będą kataklizmy, będą trzęsienia ziemi. Oczywiście będzie się wiele rzeczy rozgrywać w aspekcie, w sferze duchowej. Jezus mówi, oziębnie miłość wielu. I to jest bardziej odnosi się nie tylko do świata, ale to też dotyczy Kościoła, że w Kościele ludzie przestaną mieć miłość jeden do drugiego, że to znaczy, że Kościół powinien zwrócić uwagę, abyśmy mieli tą wzajemną miłość do siebie. Miłość, która jest bardzo, że tak powiem, można ją zmierzyć. Kiedy czytasz hymn o miłości w pierwszym liście do Koryntian w 13 rozdziale, możesz przymierzyć się do tej miarki, którą jest określona miłość i sprawdzić, ile tej miłości w nas jest. I zwróćcie uwagę, tam akcent nie jest położony na uczucie, bo dziś mam większą odczucie sympatii do kogoś, miłości innym mniej, ale tam jest, dziwnie się to zaczyna, miłość jest cierpliwa, jest dobrotliwa, nie szuka swego, nie unosi się, nie nadyma i tak dalej. I apostoł Paweł, pisząc o miłości, Bóg zwracając nam na to, że w tych ostatecznych czasach będzie wielki problem, nie tylko w społeczeństwie, będzie wielki problem, jeśli chodzi o miłość, wśród nawet wierzących, bo jest napisane, że czy Syn Człowieczy, gdy przyjdzie, czy On znajdzie wiarę na ziemi. A więc to będzie atakować bezpośrednie zaufanie wierzących do swojego Pana i Zbawiciela. Zaufanie, które objawia się posłuszeństwem. No bo jeżeli ja wierzę i ufam, to staram się być posłuszny Bogu. Jest to też pewien sprawdzian tego, czy miłuję Boga, czy nie. Przez moje posłuszeństwo, moje respektowanie Słowa Bożego lub brak tego respektowania. A więc te rzeczy będą się pojawiać. Jednym z takich wielkich znaków zbliżającego się powtórnego przyjścia Pana, Jezus mówi, i ta Ewangelia o Królestwie będzie głoszona na całym świecie na świadectwo. I kiedy przyglądniemy się temu, co dzieje się na świecie, trudno dzisiaj znaleźć miejsce, gdzie nie byłaby zwiastowana dobra nowina o zbawieniu w Jezusie Chrystusie na obliczu ziemi. Bóg ciągle otwiera nowe możliwości i drzwi, aby dojść z prawdą Ewangelii do każdego języka, każdego plemienia, które jest na obliczu ziemi. I my wiemy, że jest ten cały budowany system satelit wokół kuli ziemskiej, żeby w każdym miejscu kuli ziemskiej ludzie mogli odbierać internet. Mogli się komunikować i to ma dwa kierunki. Z jednej strony to służy rozprzestrzenieniu się Ewangelii, tak jak Rzymianie zbudowali sieć dróg, które umożliwiło szybkie przemieszczanie się i docieranie z Ewangelią do innych krajów. Tak ten cały system, który jest budowany, ja myślę też z innego względu, aby kontrolować ludzkość, mieć władzę nad ludzkością, ten system też pozwala, aby Ewangelia dotarła do każdego miejsca. Ale to, co jest szczególne, dotyczy sfery ducha. Zobaczcie, jak ogromne jest zwiedzenie, jak ogromne jest zamieszanie. I otwierasz internet, telewizję i nie wiesz, co jest prawdą. Kto mówi prawdę? Tak zwane fake newsy, tak? Wymyślone historie. I czytasz i jesteś przekonany, że tak właśnie jest. Dotyczy to też sfery i psychicznej, i duchowej, i naszej duszy, gdzie całe społeczeństwa poddane są, wprowadzane są w błąd w różnej sferze, gospodarczej, w różnej politycznej i tak dalej. To ogarnia cały świat, ale najgorsze jest to duchowe zwiedzenie. To zwiedzenie dotyczące, i apostoł Jan pisząc mówi, dzieci, to już ostatnia godzina
Uważajcie, aby was ktoś nie zwiódł. I zwróćcie uwagę, on dotyka osoby Jezusa Chrystusa. To zwiedzenie będzie szło w kierunku tego, aby podważyć, że Jezus jest Chrystusem, czyli jest Mesjaszem, jest namaszczonym przez Boga Zbawicielem. Imię Jezus zawsze wzbudzało napięcia. Zawsze wprowadzało w zakłopotanie ludzi, którzy nie za bardzo, niezbyt przychylnie zwracali się, czy myślą o Bogu. Jezus mówi, z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich narodów, zanim On przyjdzie. A więc nie dziwmy się, że coś z tego przeżywamy dzisiaj w naszych rodzinach, w naszym społeczeństwie, kiedy przyznajesz się do Jezusa i chcesz iść Jego drogą, nawet ci najbliżsi będą próbować zatrzymać Ciebie, stanąć Ci na drodze. Oczywiście, że jeżeli wybierzesz Jezusa, cenę musisz zapłacić. Wręcz Jezus mówi wyraźnie, kto chce iść za mną, a bardziej miłuje ojca, matkę, braci, siostry, nie jest mnie godzien. Jeżeli Jezus nie jest, jak to mówią dzisiaj, number one, tym numerem pierwszym, tym najważniejszym w twoim i w moim życiu. Jeżeli ktoś inny jest ważniejszy, to nie nadajesz się do Bożego Królestwa. To znaczy, że nie jesteś gotów zapłacić ceny życia. Kto straci życie swoje, mówi Jezus, dla mnie i dla dobrej nowiny, dla Ewangelii, ten będzie moim uczniem, ten będzie moim naśladowcą. A więc nie martw się, kiedy spotyka cię z powodu imienia Jezus, zaufania Jezusowi, jakieś trudności, odrzucenie, nawet przez najbliższych. Bo to wszystko jest zapowiedziane i to znaczy, że jest to potwierdzenie tego, że wybrałeś właściwą osobę i właściwą drogę. Moi drodzy, ten świat jest pełen oszustw i korporacyjnych, i społecznych, i rządowych. To wszystko się dzieje, ale najgorsze jest to, że ludzie przestaną patrzeć na Jezusa z Nazaretu jako Mesjasza, jako namaszczonego. Dzieci, to już ostatnia godzina i będzie ktoś, który przyjdzie w miejsce i będzie się podawał za Mesjasza. I co jest zdumiewające, wielu ludzi, wiele osób zaakceptuje to, pójdzie za tym. Ale Jan, mówiąc te rzeczy, mówi o czymś szczególnym, co mają ci, którzy narodzili się z Ducha Bożego. A wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. Zobaczcie, z jednej strony podważane jest mesjaństwo, namaszczenie Jezusa z Nazaretu, Jego osoba, a z drugiej strony ty i ja, ten, który powierzył swoje życie Panu, powierzył swoje życie Bogu, ma od Boga namaszczenie. Został namaszczony przez Ducha Świętego. W momencie, kiedy oddajesz swoje życie Panu, kiedy pokutujesz, kiedy odwracasz się od grzechu, Bóg nie tylko zradza cię, ale On namaszcza cię, daje ci namaszczenie wewnątrz twojego ducha, namaszczenie ducha, abyś był pouczony, gdzie jest prawda. Gdzie jest prawda i kto jest prawdą? Czy właściwie wybrałeś, czy ta osoba jest właśnie tą, za którą się podawało, że Jezus jest prawdziwym Mesjaszem? Ale to namaszczenie, które od Niego otrzymaliście, wiersz 27. Zwróćcie uwagę, macie namaszczenie i to namaszczenie was uczy o wszystkim. To namaszczenie was będzie prowadzić i to namaszczenie, które od Niego otrzymaliście, pozostaje w was. I nie potrzebujecie, aby ktoś was uczył. Inaczej mówiąc, nie potrzebujecie, aby ktoś na nowo przyszedł z jakąś inną Ewangelią, z inną prawdą, która nie jest prawdą, aby zburzyć to, co Bóg zbudował w nas, a zbudować zupełnie coś innego, aby Jezus jako Mesjasz został odrzucony. Tak więc mamy i to namaszczenie nas, drodzy, uczy. Ono jest dane nam
od Boga, od świętego. I kiedy myślimy nad tym namaszczeniem, Jan pisze to w kontekście prawdy. Mówi, macie namaszczenie, ono was naucza prawdy. Ono mówi o prawdzie. To namaszczenie jest szczególne. Nie napisałem do was dlatego, że nie znacie prawdy. 21 wiersz. Ale dlatego, że ją znacie i wiecie, że prawda nie ma nic wspólnego z kłamstwem. Masz namaszczenie prawdy. Kiedy rodzisz się na nowo i kiedy otrzymujesz to szczególne, niewidzialne dla oka namaszczenie ze strony świętego, namaszczenie Ducha Świętego, otwierasz Biblię, przedtem jej nie rozumiałeś, ale zaczynasz ją czytać i mówisz, o, to zaczyna być dla mnie jasne, to ma sens. Dlaczego ja wcześniej tego nie widziałem czy nie rozumiałem? Oto Duch, to namaszczenie prawdy, które jest w życiu Bożych dzieci, Bożego ludu, ono sprawia, że Duch Boży i Bóg wprowadza ciebie i mnie we wszelką prawdę. Prawdę Bożego Słowa. I nagle odczytujesz Boże Słowo i mówisz, o jaka to, już nie odczytujesz dłużej, jaka to nudna książka. Albo jakie tu straszne rzeczy są w tym Starym Testamencie. Nagle, czytając to, widzisz zupełnie inaczej. To namaszczenie wprowadza cię w prawdę, która jest zawarta w Starym i Nowym Testamencie. Prawdę o Bogu, o Jego dziełach, o Jego charakterze, o tym, kim jest. I przestajesz mieć zamieszanie w głowie, że Bóg w Starym Testamencie jest inny od Boga w Nowym Testamencie. Bo to jest kłamstwo. Prawda jest taka, że On jest niezmienny. On jest taki sam, dlatego Jego imię jest Jahwe, jestem, który jestem. On nie zmienia się z czasem, halleluja. To jest prawda, to namaszczenie uczy cię. Ono cię chroni od błędu, ono cię chroni od zwiedzenia, od ludzi, którzy mówią, Stary Testament już... Nie, prawda o Bogu objawiona w pewne rzeczy ze Starego Testamentu oczywiście nas nie obowiązują. I dziwię się, że dzisiaj chrześcijanie próbują świętować święta żydowskie. Dlaczego? Masz namaszczenie. Święta żydowskie, piękne święta narodu Izraela, które nie sądzę jako Żydzi będą kultywować, ale drodzy, one wszystkie te święta pokazywały na tego, który miał przyjść na Jezusa Chrystusa, Mesjasza, namaszczonego. Wszystkie one, cały przybytek, który był zbudowany, wszystkie przedmioty w przybytku, one pokazywały na Chrystusa. Dlatego już nie budujemy. Zresztą, wiecie, zasłona się rozdarła. Miejsce do miejsca najświętszego zostało, droga do miejsca najświętszego została otwarta dla każdego grzesznika. Halleluja. Masz namaszczenie. I ludzie przychodzą i mówią, musisz zrobić tak, albo musisz zrobić tak. Wiecie, w czasach apostolskich, jak czytamy list do Galacjan, Żydzi nie mogli się uwolnić od zakonu. Ale my nie jesteśmy usprawiedliwieni przez zachowywanie zakonu. Jesteśmy usprawiedliwieni przez zaufanie Jezusowi Chrystusowi. Przez to, co On na krzyżu dla nas zrobił. Amen. Ja przez to jestem usprawiedliwiony, nie przez zachowywanie jakiejś rzeczy lub niezachowywanie. Tamto należało do przeszłości. Ale czy te rzeczy, oczywiście nie wszystkie, ale czyż one nie mówiły mi i nie pokazywały na świętość Boga, wierność Boga, Jego niezmienność, one wszystkie na to pokazywały. A Paweł pisze tak pięknie w liście do Kolosan, ale rzeczywistością dla nas jest Jezus Chrystus. Amen. Jezus jest rzeczywistością. Już nie będę się trzymał. Mówi, na naszą Wielkanoc został ofiarowany Chrystus, baranek. Raz, jeden i to wystarczy. A więc nie wracamy już do rzeczy, które zostały zamknięte, chociaż były piękne i pięknym typem, obrazem Jezusa Chrystusa. Bo jesteśmy w Nowym Przymierzu, ale i Stary i Nowy Testament niesie i jest natchniony przez Boga i mówi nam o Bogu tak wspaniałe rzeczy. I możesz budować i ciągle korzystamy ze Starego i z prawd Starego Testamentu, które
obrazowy wręcz sposób przedstawiają nam Boże działanie, Jego moc, Jego wielkość, Jego świętość. Dlatego nie rozumiem chrześcijan, ludzi, którzy tak mało czytają Biblię, tak mało czytają Stary Testament. Masz namaszczenie, jesteś narodzony z Ducha, oto otwierasz Biblię i zaczynasz ją widzieć tak, jak ją powinieneś widzieć. Widzisz wszędzie Chrystusa. Tak czy nie? Czyż Jezus tak nie powiedział, a te wszystkie zakon i prorocy, oni wszyscy pisali o mnie. O mnie. Tak więc, kiedy jest to ostatnia godzina, kiedy czas jest bliski przyjścia, ty i ja mamy namaszczenie. I chodzi o to, żebyśmy w tym namaszczeniu chodzili i trwali. Żebyś nie pozwolił sobie tego namaszczenia siebie pozbawić. I to namaszczenie jest namaszczeniem prawdy, nie fałsz. To namaszczenie jest namaszczeniem prawdy. Napisałem wam nie dlatego, że nie znacie prawdy, ale dlatego, że ją znacie. Wiecie, co jest prawdą. Wiecie, że Jezus z Nazaretu jest Mesjaszem, jest Chrystusem. I tego się trzymajmy. Jezus tak pięknie mówi, ja jestem droga, prawda i życie. Jezus mówi, moje owce, ci, którzy do mnie należą, owce moje, głosu mojego, słuchają. Ja znam je i one mnie znają. Znasz go? Wiecie, kiedy jesteś Bożym dzieckiem i to namaszczenie dane ci w momencie, kiedy stajesz się Bożym dzieckiem, namaszczenie od Boga, ono sprawia, że zaczynasz słyszeć Jezusa. Masz z Nim bliską społeczność. To słyszysz Boga, to już nie jest Bóg gdzieś tam daleko i nie wiesz, jaki On jest i kim On jest. Nie, nie, ty już Go znasz. Znasz Go tak blisko, jak pasterz zna swoje owce i gdy owca tylko usłyszy głos swojego pasterza, tam mogą być z różnych owczarni owce. Ale kiedy przyjdzie pasterz i głośno zawoła, tylko ta grupa, które należą do Niego, te owce będą się przeciskać i szły w kierunku tego pasterza. Owce znają mój głos. Jeśli jesteś Bożym dzieckiem, narodzonym z Ducha, masz namaszczenie i znasz głos swojego pasterza Jezusa Chrystusa. I On będzie przemawiał w różnoraki sposób i przemawia. I przemawia czasami bardzo cicho tam w głębi naszego ducha. Kiedy jesteś załamany, kiedy toczysz walkę, kiedy coś dzieje się nie tak, On przychodzi i zapewnia cię, że jest z tobą, że nikt i nic nie wyrwie cię z Jego ręki. Halleluja! To jest namaszczenie prawdy. To namaszczenie rozświetla słowo, sprawia, że rozumiem słowo. Pan Jezus mówi tak, kiedy modlił się w arcykapłańskiej modlitwie, modli się do Ojca, poświęć ich w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat. Namaszczenie prawdy. Ale jest to też namaszczenie pokoju. Tam, gdzie przychodzi Jezus, tam jest pokój. On sprawia pokój dla naszej znękanej duszy. Pokój, którego świat nie rozumie. Pokój, którego wcześniej ty i ja nie doświadczaliśmy. To jest pokój, daje nam świadomość czystości, daje nam świadomość, że jesteśmy pojednani z Ojcem, pojednani z Bogiem, że teraz jestem zbawiony. Jest to pokój, który sprawia, że przy różnych burzach, przez które będę przechodził, wewnętrznie ja wiem, że jestem Jego, że należę do Niego. Drodzy, prawda wyzwala i sprawia pokój. Jezus, dając nam namaszczenie, nie tylko jest to namaszczenie prawdy, jest to namaszczenie pokoju. Jezus mówi, Ojcze, i Jezus do swoich uczniów mówi, pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam, nie jak świat daje, ja wam daję, niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Do uczniów Jezus powiedział na samym początku, nie trwóżcie się, idę do Ojca.
Idę do Ojca, ale wy się tutaj nie trwóżcie. Idę przygotować wam miejsce. To właśnie w wielu miejscach przecież Bóg objawił swoje imię, że jest Jahwe Shalom. Pan jest pokojem. I w liście do Hebrajczyków i w liście do Rzymian, kiedy te listy się kończą, tak pięknie tam jest mowa o Bogu. Bóg pokoju. Bóg pokoju zetrze szatana pod stopami waszymi. Bóg pokoju, który wyprowadził z umarłych Jezusa Chrystusa. A więc jest to namaszczenie pokoju. Jeżeli trwamy bliskiej społeczności z Panem, będziesz miał nie tylko pokój z Bogiem, ale Boży pokój, który będzie strzegł twojego serca, twoich myśli w Chrystusie Jezusie. Jahwe Shalom. Ten Bóg pokoju objawia się pośród największego zamieszania i burzy w naszym życiu. Kiedy Gedeon, wiecie, to nie jest fajne, pracujesz cały rok i pod koniec roku przychodzi złodziej, bandyta i zabiera ci wszystko. Pracujesz drugi rok i znowu przychodzi złodziej, bandyta i zabiera ci wszystko. I tak jest przez 7 lat. I tak było w życiu Izraela. Przez 7 lat co zrobili, co uprawiali? Midianici najeżdżali na ich kraj i łupili ze wszystkiego. Tam był strach. Ja myślę, że jak tylko zbliżała się ta data tego najazdu, oni wiedzieli, że już było raz i drugi. Ja sądzę, tam był ogromny lęk, ogromny niepokój. Ale Pan przychodzi ze swoim namaszczeniem i daje pokój. I zwróćcie, to było tak, że oni odeszli od Boga, dlatego stracili pokój. I dlatego Bóg pozwolił na to. Ale był taki moment po 7 latach w końcu. Zwrócili się do Boga, pokutowali, prosili Boga o przebaczenie. I wtedy przyszedł ten, który jest Bogiem pokoju. I mówi, dam wam pokój. Gedeonie, moje imię jest Jahwe Shalom. Pokój, Shalom oznacza nie tylko pokój w sensie braku wojny, nieprzyjaciela, ale oznacza błogosławieństwo, dobrobyt, powodzenie. Oto daję, ja jestem Bogiem pokoju. I wszystko się w tym momencie zmieniło, kiedy Gedeon zdecydował się na to, aby usunąć nieprawość ze swojego domu, ze swojego życia. Oto Bóg wkroczył, Bóg pokoju i Bóg dał im zwycięstwo, którego nawet się nie spodziewali. Ty i ja mamy pełne prawo, aby być pełnym Bożego pokoju, nawet wtedy, kiedy nieprzyjaciel atakuje nasze życie. Jest to namaszczenie też odwagi i pasji. Drodzy, nie było większego namaszczenia jak nad naszym Panem. Zobaczcie to namaszczenie. On powiedział, zostawił niebo, zostawił chwałę, przyszedł na tą ziemię, aby oddać życie za ciebie i za mnie. Tylko to namaszczenie od Ojca. Mówi, Duch Pański nade mną przeto mnie namaścił, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, ślepym przejrzenie, abym ogłaszał rok łaski Pana, aby ślepi mogli widzieć, jeńcy wychodzić na wolność. Było ogromne namaszczenie i ta pasja i ta odwaga, Jezus, to było w Nim. On pozostawił chwałę, stał się człowiekiem, takim jak ty i ja. I wziął cały brud naszego życia na siebie. Namaszczenie odwagi. Wiecie, ilekroć ludzie stawali się tymi, którzy stawali się chrześcijanami, stawali się Bożymi dziećmi, było w nich i jest w nas to namaszczenie odwagi i pasji. Podobnie jak było w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Ja się czasami dziwię, jak to jest, że ludzie nie mogą przyjechać czy przyjść na modlitwę, na nabożeństwo. Mają takie dogodne warunki. Ale jeśli jest i pozwalasz, aby to namaszczenie cię pouczało i to namaszczenie napełniało cię pokojem i to namaszczenie chce ci dać odwagę, abyś mógł robić rzeczy, które Bogu się podobają. Ja kiedyś wspominałem o braciach Morawskich, to jest XVIII wiek.
To byli ludzie, którzy całym sercem szli za Bogiem. Tak daleko, tak wielką mieli pasję i miłość do zgubionych ludzi, że historia mówi, że wielu z nich ze względu na to, żeby ratować ginącego człowieka i patrzyli wszędzie i wiecie, widzieli trędowatych i sobie pomyśleli, kto pójdzie do trędowatych, nie wolno się z nimi kontaktować. Wielu z nich dawało zarazić się trądem, aby znaleźć się w miejscu, w którym znaleźli się, byli trędowaci. Po co? Aby głosić im Chrystusa, aby głosić im zbawienie. Namaszczenie, które mamy od Boga, jest namaszczeniem odwagi i pasji. Pozwala nam robić rzeczy nieprawdopodobne wręcz. Jesteśmy gotowi oddać życie, aby ratować dusze innych. Udawali się do Indian i wiedzieli, że bardzo często będą musieli przypłacić to życie. Będą zabici z powodu tego. Kiedy patrzę na George'a Millera w XIX wieku w Anglii, człowiek wiary, piękna jego biografia, który, wiecie, został zbawiony. Kiedy Duch Boży w nim pracował, on widział miasta pełne głodnych, brudnych, zaniedbanych dzieci, którymi się nikt nie interesował. I to namaszczenie dało mu odwagę i wiarę. I zaczął budować sierocińce bez żadnych pieniędzy, których nie miał. Przez wiarę, ufając, wierząc Bogu. I stało się tak, że po jakimś czasie już miał 3 wybudowane sierocińce. 1000 dzieciaków, o których się troszczył. Wiecie, jak siadali do stołu, nie było czasami nic na stole. I dzieci siadały razem z nim. A on mówi, ale nasz ojciec zatroszczy się, pomodlimy się. I modlili się, drzwi się otwierały i ktoś przynosił chleb, ktoś przynosił mleko. Bo tam komuś, wiecie, taka była historia, zepsuł się, koło odpadło. No i przyszedł i mówi, wiecie, tutaj mam coś dla was, bo musiał tam naprawić ten wóz. W różnoraki sposób. Namaszczenie odwagi. To samo było z Moody'm w XIX wieku, w Stanach Zjednoczonych, w Chicago, w Detroit. I kiedy chodził, kiedy widział dzieci, brudne, zaniedbane, pijackie domy. Wiecie, nikt się o te dzieci nie troszczył. I on nie mógł tego znieść. I założył tak zwaną szkołę niedzielną dla dzieci. Jak poszedł do nauczyciela szkoły niedzielnej, mówi, było więcej nauczycieli niż dzieci w tej szkole niedzielnej. Dzieci tam prawie w ogóle nie było. Mówi, dzieci nie chcą przyjść. A on mówi, przygotujcie się. I poszedł tam do tych slumsów. Wziął, kupił cukierki. I mówi, dostaniecie cukierka pod warunkiem, że pójdziecie tam. Zawołaj swojego braciszka, sąsiada. Wiecie, i nagle coś zaczęło się dziać. Te dzieci zaczęły przychodzić. On zaczął się tym opiekować, nimi. A za nimi po jakimś czasie rodzice zaczęli przychodzić, mówią, my też chcemy być nauczani słowa. Namaszczenie, które mamy od świętego, uczy nas prawdy. Sprawia, że możemy mieć Boży pokój w naszych sercach. To namaszczenie wnosi pokój. To namaszczenie daje Bożemu ludowi odwagę, aby czynić rzeczy, które wydają się niemożliwe. Daje pasję. Jesteśmy gotowi zrobić rzeczy, których nigdy wcześniej byśmy nie robili. Jest to też namaszczenie do duchowej walki. Drodzy, czy wiecie, że toczymy duchową walkę? Apostoł Paweł w liście do Efezjan mówi, że toczymy bój nie z ciałem i z krwią. Nie z ciałem i z krwią. Czasami nie mamy nawet w ogóle świadomości, że toczymy walkę. Czasami nam się wydaje, skąd we mnie takie myśli, skąd we mnie takie emocje, skąd we mnie jest to, czego się nie spodziewałem, ale toczysz walkę. Czy ci się podoba, czy nie? Każdy Boże dziecko, każdy odrodzony człowiek toczy duchową walkę i to namaszczenie jest namaszczeniem do duchowej walki także.
abyś się nie dał powalić, abyś nie przegrał w tej walce. I potrzebujesz tego namaszczenia i potrzebujemy tego namaszczenia. Gdy czytasz list do Efezjan, 6 rozdział i czytasz 12 wiersz, 11 mówi, przywdziejcie zbroję, abyście mogli się ostać. To słowo ostać tam chyba 3 razy jest w tym krótkim fragmencie. To znaczy, żebyś pozostał stojąc, żebyś nie dał się powalić, przewrócić. I to jest ciekawe, bo to słowo bój nie oddaje w pełni obrazu, który tutaj jest wymalowany. To słowo bój to greckie słowo, które oznacza zapasy. Toczymy zapasy. I twoje i moje zapasy nie są z ciałem i z krwią, nie z drugim człowiekiem. Nasze zapasy są z tymi zwierzchnościami, mocami, złymi, niegodziwymi duchami, które są na powietrzu. Ty i ja zmagamy się codziennie z przeciwnikiem. Wiecie, oglądaliście walki zapaśnicze? Takich dwóch stoi i tak się badają, patrzą, prawda? I jeden drugiego próbuje złapać, aby go powalić. Aby już nie stał. Aby był powalony i później przygnieciony. Aby przegrał. O tym pisze Paweł. Toczymy zapasy. Ale ty i ja mamy namaszczenie od świętego, aby mógł w tym boju się ostać, nie pozwolić się przewrócić i zwyciężyć. Musimy podjąć tą walkę. Nie ma innego wyjścia. Przeciwnik pragnie nas powalić. Wiecie, w starożytności, kiedy odbywały się walki zapaśnicze, to każdy zawodnik starał się namaścić olejem całe ciało. Jak próbowałeś go złapać, to ślizgało się twoja ręka, nie byłeś w stanie go chwycić. I jeden i drugi. Ale to samo jest w twoim i w moim życiu. Bóg mówi, że jest namaszczenie oleju Ducha Świętego na twoim i na moim życiu, a przeciwnik będzie próbował nas chwycić i powalić. Wiecie, jak wtedy walczono? Mówię, ten przeciwnik próbował swoją rękę czymś, żeby tam było trochę prochu, trochę jakiegoś piasku i starał się zetrzeć namaszczenie z ciała swojego przeciwnika. I on nie robił to w taki sposób, że gdzie popadło. Nie, on szukał słabego punktu. Szukał momentu i on dotykał i ścierał ten olej namaszczenia z jego ciała. Raz, i drugi, i dziesiąty. Aż star. I był w stanie w pewnym momencie uchwycić tego za to miejsce i próbować go powalić. Co powinien zrobić ten, który walczy? Powinien na nowo starać się w przerwie, czy jakoś, nie wiem, starać się, żeby ten olej był znowu uzupełniony. Co powinien robić Kościół? Co powinien robić lud Boży, Boże dziecko? Powinniśmy iść do Pana i powiedzieć, Panie, ja potrzebuję świeżego Twojego namaszczenia. Ja potrzebuję Duchu Święty, żebyś mnie namaścił do tej walki. Mógłbyś zawołać, Boże, więcej oleju. Zobaczcie, namaszczenie odbywało się przez wylanie oleju na głowę. Dawid, kiedy modli się, mówi, Boże, Ty ciągle masz świeży olej dla mnie. Co poranku masz świeży olej dla mnie. Potrzebujemy namaszczenia w tej walce, aby przeciwnik nie mógł zetrzeć, bo kiedy zetrze, ja potrzebuję uzupełnić to, aby nie mógł mnie chwycić i powalić. Kiedy czytam o tej zbroi, to każdy element tej zbroi jest jakimś punktem, w którym diabeł próbuje nas atakować. Każdy element uderza w kwestię usprawiedliwienia. Wiary w to, że w oczach Boga jesteś usprawiedliwiony przez krew Jezusa. Żebyś zaczął w to wątpić. Dlatego przywdziej pancerz sprawiedliwości. Nie swojej własnej. Nie bądź dumny z samego siebie. Bo to doprowadzi cię, przeciwnik ma ciebie, że tak powiem, na deskach.
Nie ufam sobie, ufam usprawiedliwieniu, które jest w moim Zbawicielu Jezusie Chrystusie. Przyłbica nadziei zbawienia. Jestem zbawiony czy nie? Wątpliwości, które diabeł posyła do naszego umysłu. Ty widzisz, co zrobiłeś? Jak się zachować? Ty nie jesteś Bożym dzieckiem. Wielokrotnie próbuje uderzyć i szuka słabych miejsc. Wiara. Weźcie tarczę wiary. Osłabia wiarę. Zaufanie do Boga. A co z mieczem ducha? Lepiej, żebyś go nie brał do ręki. Lepiej, żebyś nie czytał Biblii. Lepiej, żebyś nie miał w ogóle kontaktu z Biblią. Jak najmniej. Po co ci jest miecz ducha? To takie już stare jest dla starszych chrześcijan. Tam jest wyraźnie, weźcie miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Abyście mogli dać diabłu odpór ku natarciu i obronie. Buty gotowości głoszenia. To znaczy, że jeśli nie jestem zaangażowany w dawanie świadectwa, coś jest nie tak ze mną. Coś z mojego uzbrojenia, coś z mojej ochrony zaczyna znikać i diabeł to wykorzysta. Prędzej czy później to wykorzysta. Bo wszystko to sprawia, że namaszczenie Boże może spoczywać na twoim i na moim życiu. Macie namaszczenie od świętego. To namaszczenie was poucza. To namaszczenie jest namaszczeniem prawdy, pokoju, odwagi, pasji. Jest to namaszczenie do duchowej walki. I kiedy przyjdzie przeciwnik, nie pozwolicie się jemu powalić. Będziecie stać, odniesiecie zwycięstwo i to nie wy, ale diabeł będzie musiał odejść. Tak jak było w życiu Pana Jezusa. Napisano jest. Napisano jest. Drodzy, wierzę w coś takiego. Wielu ludzi tego doświadcza. Czasami prosta modlitwa. Wiecie, Moody został pozyskany. Jeden z wielkich bożych mężów, ten, który z tymi dziećmi, tak w Chicago, Detroit i w ogóle, został pozyskany przez nauczyciela szkółki niedzielnej. Nauczyciel szkółki niedzielnej to był biedny chłopak z biednej rodziny. Przyszedł do niego pewnego razu do domu i mówi, pojednaj się z Bogiem. I on mówi, dobrze. Pomodlili się bardzo krótko. On ustami modlił się, prosił Boga o przebaczenie. Prosta modlitwa. Wiecie, proste zawołanie do Boga, szczere. On nawet nie był świadomy do końca. I ten nauczyciel poszedł. Ale on mówi, od tego czasu, od tej modlitwy zmieniło się moje wnętrze. Zacząłem być innym człowiekiem. Mówi, do zboru mnie nie chcieli przyjąć, bo za mało wiedziałem. Taki nie przeszedł wtedy tam w Ameryce, taki był, pytano go o różne rzeczy, on podstawowych rzeczy nie wiedział. Mówi, on już coś robił, on już działał, on miał pasję, on miał świadomość, że Bóg mu przebaczył grzechy, ale bracia uznali, że nie mogą go przyjąć. Ale po roku czasu już go przyjęli, bo trochę więcej poznał. Ale o co mi chodzi? Szczere wołanie do Boga. Słuchajcie, to jest niesamowicie ważne, kiedy otwierasz swoje usta i wołasz, Boże, pomóż. Boże, zbaw mnie. Boże, przyjdź i zrób tego, czego ja nie potrafię zrobić. Słuchajcie, taka prosta modlitwa i Bóg to słyszy i zna serce. Kiedy taką modlitwę przynosisz przed oblicze Boga, nagle pozwalasz Bogu działać w swoim życiu. Wydawałoby się, tyle? Tylko tyle? Ale właśnie tak. Właśnie tak. I wielokrotnie mogę w świadectwach różnych ludzi o tym czytać. Gdzie ludzie po prostu zawołali,
ze swojej nędzy, ze swojego grzechu, ze swojego brudu. I Bóg przyszedł, ich oczyścił i zmienił ich życie. Prosta modlitwa. Drodzy, czy pragniemy Bożego namaszczenia? Czy pragniesz Bożego namaszczenia? Czy wiesz, że są rzeczy, z którymi nie możesz sobie poradzić w swoim życiu? I chcesz prosić dzisiaj Boga, Panie, udziel mi Twojego namaszczenia. Potrzebuję Twojej pomocy. Prosta modlitwa, proste zawołanie. Boże, przyjdź do tej mojej sytuacji. Panie, dotknij się mojego ciała. Duch Pański, mówi Jezus, jest nade mną. On tutaj jest. Jezus tutaj jest. I chce nas błogosławić. I chce dać więcej i więcej z tego namaszczenia dla Twojego, dla mojego życia. Powstańmy, drodzy, aby się modlić. Nie będziemy śpiewać teraz. Pomyśl o sobie. Nie myśl o kimś innym. Pomyśl o sobie. Czy potrzebujesz dzisiaj więcej Jego namaszczenia? Czy są rzeczy, które widzisz, że nie są takie, jakie powinny być? Nie masz siły i mocy, ale Bóg chce Cię namaścić, chce Ci dać moc, abyś mógł mieć zwycięstwo. Może to dotyczy Twojego zbawienia. Może to dotyczy Twojego uzdrowienia. On jest pośród swojego ludu, niezmienny. On jest tutaj. Jeżeli ktoś ma takie pragnienie, chce prosić, Panie, ja chcę więcej, więcej z Twojego namaszczenia, dajcie mi znać przez podniesienie ręki. Jeżeli ktoś jest dzisiaj, mówi, Boże, ja chcę Twojego namaszczenia, więcej w moim życiu niż mam. Ja chcę, żebyś mnie błogosławił. Halleluja. Jest wiele rąk. Halleluja, tak powinno być. Halleluja. Chcemy się modlić, drodzy. Wołaj do Pana, tam gdzie jesteś. Panie, potrzebuję Ciebie, Twojego namaszczenia, świeżym olejem, Twojej mocy w moim życiu. Halleluja, Jezus. Halleluja, Jezus. Czy mogę Was o coś prosić? Możecie tutaj wyjść, ci, którzy podnosili rękę, ci, którzy się może bali, a chcą. Przyjdźcie tutaj, będziemy wołać do Boga. Przyjdźcie. Nie bój, drodzy, to jest bardzo ważna chwila w naszym życiu. Bardzo ważna. Wyjdźcie bardziej do przodu. Śmiało. Słuchajcie, to jest moje życie, Twoje życie. To jest nasze życie, życie Kościoła. Chcę, żebyście z taką ufnością, z taką odwagą podnieście teraz głos. Po cichu, nie musicie krzyczeć, ale po cichu zacznijmy się modlić. Wszyscy zacznijmy się modlić. Zacznijmy się modlić. Boże, namaść mnie świeżym olejem. Namaść mnie Twoim świętym duchem. Daj mi zwycięstwo. Boże, w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa przychodzimy, Ojcze, do Ciebie. W imieniu Pana Jezusa modlimy się o świeże namaszczenie Ducha Świętego dla naszego życia. Panie, potrzebujemy Twojego namaszczenia. Dziękujemy Ci, że nam je dajesz, ale potrzebujemy je w naszej duchowej walce. Potrzebujemy rozprawić się z wszelkim strachem i lękiem i niepokojem i prosimy Ciebie, żeby namaszczenie pokoju spływało teraz na nas. Modlimy się, aby odwaga spływała teraz w imieniu Jezusa, w imieniu Pana Jezusa. Halleluja. Boże, modlimy się o to namaszczenie do śmiałego zwiastowania Ewangelii, świadczenia o Tobie. Prosimy Cię, daj nam namaszczenie do tego, abyśmy umieli dać diabłu odpór w Twojej mocy. Panie, tam gdzie Ty wiesz doskonale, gdzie są nasze słabe miejsca, Boże, prosimy Ciebie o Twoje namaszczenie. Panie nasz i Boże nasz, abyśmy nie dali się powalić, ale mieli zwycięstwo w tych dziedzinach naszego życia. W imieniu Jezusa Chrystusa o to się modlimy. Halleluja. Chwała Ci, Boże. Panie, modlę się o moich braci i siostry, modlę się o samego siebie. W imieniu Jezusa modlę się o Twoją łaskę, o błogosławieństwo, o moc. Niech działa teraz w ich sercach, w ich życiu.
Niech Twój Święty Duch dotyka ich. Panie, dla chwały Twego imienia, dla chwały Twego imienia, Jezus. Ojcze, chcemy dawać świadectwo, co czyni Twoje namaszczenie w naszym życiu. Błogosławię moich braci i siostry w pracy, w domu, w zborze, w różnych relacjach, których są, Boże, ze swoimi znajomymi, sąsiadami, w imieniu Pana Jezusa. Błogosławię ich, Boże, i modlę się, żeby olej Ducha, namaszczenie Ducha potężnie spoczywało na ich życiu. Panie Jezu, abyś ich użył tak, jak chcesz, dla swojej chwały. W imieniu Jezus, w imieniu Jezus, w imieniu Jezus. Halleluja, halleluja.